W dzisiejszym odcinku genialne spodnie marki Dasi model Flux. Oglądajcie, co będziemy z nimi robić. Witaj na baltic.bhp.pl. Jestem Paweł, a w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam spodnie belgijskiej marki Dasi model Flux. Co te spodnie mają takiego fajnego, że postanowiłem je zaprezentować? Przede wszystkim, co rzadko zdarzało się w spodniach marki Dasi, mają zewnętrzne kieszenie monterskie, w których zmieścicie naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, ale myślę, że najlepiej Wam je zaprezentuję, kiedy pokażę Wam je z bliska, a potem pokażę Wam je założone na modelu. Oglądajcie dalej. W pierwszej chwili, kiedy wyjmujemy z opakowania spodnie Dasi Flux, rzuca nam się w oczy ten genialny, azurowy, lazurowy kolor. To jest ten świetny, charakterystyczny błękit Dasi. Kolejną rzeczą, na którą od razu zwracamy uwagę, są zewnętrzne kieszenie. Zewnętrzne monterskie kieszenie, które są, powiedzmy, nowością, jeżeli chodzi o markę Dasi i na pewno sprawdzą się w wielu miejscach. One są przymocowane na stałe, więc nie ma możliwości, żeby je odpiąć i przypiąć je, kiedy będziemy ich potrzebować. Mają naprawdę całą masę przegródek, które są niezwykle użyteczne. Duża, pojemna pierwsza kieszeń, do tego kolejne małe i pełno szlufek na zawieszenie różnych potrzebnych, niezbędnych rzeczy. Wszystko węższe górą, znaczy szersze górą, węższe dołem, żeby to dobrze wchodziło. Jak widzicie sami, wszędzie wykończenie z materiału kordura, nawet tutaj na bokach, na których zawsze dochodzi gdzieś do jakiegoś tarcia, jest ta kordura. Po drugiej stronie, czyli przy lewej kieszeni mamy dokładnie to samo, dużą kieszonkę główną, do tego dwie mniejsze i do tego jeszcze mamy kieszonkę zapinaną na mocny, kostkowy zamek. I to wszystko wykończone jest materiałem kordura, wewnątrz również, dzięki czemu, kiedy wkładacie tu ostre rzeczy, nie dochodzi do przetarć gdzieś tutaj, gdzie pozostaną Wam śrubki, wkręty bądź jakieś inne ostre rzeczy. Nie ma tutaj przetarć. Co pod spodem? Pod spodem oczywiście kieszonki zwykłe, które są głębokie, jak to Dasi nas do tego przyzwyczaiło. Kiedy jesteśmy tutaj z tej strony, oczywiście ukryty guzik, który jest tutaj ukryty za kawałkiem materiału i możliwość regulacji z tyłu, dopasowania spodni, żeby Wam się one nie zjeżdżały z bioder. Co ciekawego mamy z tyłu? Z tyłu oczywiście w spodniach Flux mamy dwie kieszenie, co myślę dobrze tutaj widać. Jedna kieszeń jest całkowicie otwarta, oczywiście dół też wykończony kordurą. Druga kieszeń jest zamknięta na mocną klapę, też wykończona kordurą. U góry tutaj mamy wstawkę ze streczu, dzięki czemu te spodnie pracują, kiedy pasek Wam trzyma. Spodnie, jak widać, pracują, rozciągają się tutaj dobrze i nie ma takiego uczucia ściągnięcia. Co do streczu, jak widzicie, mamy tutaj clean ze streczu w kroku. Dzięki temu mamy dobrą wentylację, czyli przepuszczalność powietrza i do tego super rozciągliwość, kiedy potrzebujemy wejść na drabinę, gdzieś podciągnąć wysoko nogę. Wszystko to zabezpieczone potrójnym szyciem, jak widzicie tutaj potrójny szef. Co do samego rozciągającego się materiału, to również z tyłu, bo pamiętajmy, że jesteśmy cały czas na tylnej części nogawki, tutaj z tyłu mamy również materiał stretch, dzięki czemu mamy lepszą przepuszczalność powietrza, bo tutaj będzie to powietrze fajnie wciągane, a do tego nawet jak mamy nakolanniki wewnętrzne, wkładki, to całość nam się tutaj będzie rozciągać. Oczywiście wstawki odblaskowe i to genialne odszycie, wyciągacie jedną nitkę i macie spodnie wydłużone o kolejne 5 cm, co jest super użyteczne. No, teraz przyjrzyjmy się specjalnym rzeczom, czyli jesteśmy na lewej nogawce, mamy długą kieszeń na młotek bądź coś innego, kieszeń jest niedoszyta dołem, wykończona kordurą, oczywiście uchwyt na nóż, bo pytacie, czy jest tutaj guzik, tak jak w spodniach sneakersa. Jest guzik, można swobodnie nóż tutaj przymocować i tutaj kolejne
kolejne miejsce na jakieś rzeczy, które potrzebujecie mieć zawsze, zawsze przy sobie. Po drugiej stronie, na, tym razem już na lewej nogawce, mamy tą dużą kieszonkę, w której możemy schować albo identyfikator. Tutaj akurat ten identyfikator jest w kieszeni. Możemy schować tutaj portfel bądź jakieś potrzebne rzeczy. Tutaj na mocny rzep, widzicie, jak ciężko go odpiąć, miejsce na smartfon. Całkiem duży smartfon powinien tutaj wejść do tej kieszeni. Oczywiście kieszeń dołem cała wykończona z materiału kordura. I teraz ciekawa rzecz, która myślę zainteresuje wielu. Na kolanach kordura stretch. Co to jest kordura stretch? Jest to mieszanka materiału kordura z rozciągającym się elastycznym materiałem. Żeby te kolana nie były takie super sztywne, jak to materiał kordura, to tutaj wzbogacone o wstawki z materiału elastycznego. Dzięki temu mamy świetny dostęp. Na kolanniki do tych spodni ładujemy dołem, zakładamy je od dołu i mamy je dobrze dopasowane. Myślę, że to najważniejsze cechy spodni Dasi Flux. Jak Wam się podobało? Myślę, że spodnie Dasi model Flux to jest świetny model, który zastąpi wiele modeli innych producentów, a jakich, to już musicie zdecydować sami. Jeżeli spodnie Dasi, a wiemy, że Dasi ma wielu fanów, wpadły Wam w oko i chcieli już byście wrzucić je do koszyka teraz, tutaj pod tym linkiem możecie to zrobić. Klikając w ten link przenosicie się do sklepu BalticBHP.pl i tam możecie zobaczyć inne spodnie marki Dasi bądź inne marki premium, które mamy w swojej ofercie. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!